Cześć kochani, z tej strony Alicja. Witajcie na kanale Niemiecki z Alicją. A co dzisiaj u mnie? Szyk wyrazu w zdaniu. I zaczniemy sobie szykiem prostym. Jeżeli jesteście ciekawi, co to takiego, to zapraszam Was do oglądania. Więc najpierw powiem Wam ogólnie, co to jest ten szyk wyrazu w zdaniu i jakie szyki wyróżniamy. W języku niemieckim wyróżniamy szyk prosty wyrazu w zdaniu, szyk przestawny, oraz szyk całkowicie przestawny wyrazu w zdaniu. To znaczy, że mamy, bo jeszcze w języku niemieckim mamy spójniki, tak? I te wszystkie spójniki podzielić można właśnie na te trzy grupy, ponieważ trzeba po odpowiednim spójniku zastosować odpowiedni szyk. Albo ten prosty, albo przestawny, albo całkowicie przestawny. No i my teraz musimy wiedzieć, po jakim spójniku, jaki szyk musimy zastosować, tak? No po prostu trzeba się tego nauczyć na pamięć, że z odpowiednimi spójnikami taki i taki szyk. A my dzisiaj zaczniemy sobie szykiem prostym. I tak, w tym szyku prostym po spójniku mamy podmiot, później orzeczenie i na końcu dopełnienie. Więc nie wiem, skojarzcie sobie, że to jest szyk prosty, bo prosto się tego nauczyć, bo to jest tak jak w zdaniu, zwykłym zdaniu oznajmującym, tak? Czyli po spójniku podmiot, orzeczenie i dopełnienie. No to może teraz powiem Wam, jakie to spójniki, tak? Po których mamy ten szyk prosty. Więc tak, do tych spójników należą und, czyli a, i. Jeszcze raz powtórzę. Und, a, i, oda, lub, albo, bądź, aba, ale, sondern, lecz, denn, bo, bowiem, ponieważ. Jeszcze raz powtórzę. Und, oda, aba, sondern, denn. Jeszcze zanim zacznę mówić o przykładach, to chciałabym Was poinformować, że w mojej ofercie pojawił się nowy kurs do nauki języka niemieckiego. Jest to kurs kompleksowy. Co to znaczy? To znaczy kompleksowy, czyli jak sama nazwa mówi, znajdziecie w nim wszystko, czego potrzebujecie do nauki języka niemieckiego. Jest to kurs od podstaw. Znajdziecie w nim nagrania MP3 oraz wideo, czyli możecie sobie, nie wiem, uczyć się podczas pracy, jeżeli macie taką możliwość, podczas sprzątania, podczas treningu, tak? Czyli podczas innych aktywności. Po zakupie takiego kursu dostajecie na maila swój login oraz hasło, logujecie się do platformy i uczycie się kiedy chcecie, jak chcecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie jesteście jakby zależni od korepetytora, tak? Nie musicie się dostosować tego grafiku. Możecie sobie uczyć się kiedy tylko macie na to czas i ochotę. Jeżeli jesteście zainteresowani tym kursem, to zajrzyjcie na moją stronę internetową www.aliciamochnal.pl i tam znajdziecie ten kurs. Wrzucam Wam tutaj też linka do tego kursu. Jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie, chętnie na wszystkie odpowiem. A tymczasem przykład. Więc tak. Ich gehe zum Arzt, denn ich habe Bauchschmerzen. Czyli idę do lekarza, ponieważ boli mnie brzuch. I teraz tak. Ich gehe zum Arzt, czyli idę do lekarza. To jest jakby pierwsza część zdania, ale nas interesuje to po przecinku, czyli denn, czyli ponieważ, to jest ten spójnik. I po nim mamy szyk prosty, czyli mamy podmiot, czyli słówko ich, oznacza ja. Później orzeczenie, czyli habe. Orzeczenie, czyli czasownik oczywiście. I na końcu dopełnienie, Bauchschmerzen. I jeszcze raz przeczytam ten przykład. Ich gehe zum Arzt, denn ich habe Bauchschmerzen. No i mamy tutaj spójnik denn, czyli musimy po nim szyk prosty zastosować. I musimy o tym pamiętać, że po denn mamy podmiot, orzeczenie i reszta zdania. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że temat jest dla Was jasny. Oczywiście musicie sobie to
jeszcze trenować, ćwiczyć, żeby się tego nauczyć. Tych spójników też na pamięć się trzeba nauczyć, ale myślę, że po tej lekcji będziecie wiedzieć, o co chodzi. Więc jeżeli odcinek Wam się podobał, to będę bardzo wdzięczna za łapki w górę oraz za komentarze. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a tymczasem viel Spaß beim Lernen! A my widzimy się w kolejnych odcinkach!